Witajcie drodzy kochani. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka informacji na temat właściwości rodokrosita. To jest właśnie rodokrosita. To jest właśnie taki kamień, jak widzicie, on jest taki lekko różowy. Wspomaga naszą miłość, wspomaga nasze dobre sentymenty, oczyszcza nasz umysł, naszą podświadomość. Zabezpiecza nas przed problemami mentalnymi, emocjonalnymi, leczy nasze serce. To jest właśnie rodokrosita. I ten drugi kamień, który tutaj Wam pokazuję, to jest malachit. On jest bardzo wysoko promieniujący. Ma takie jakby oczy, można zobaczyć. Dlaczego mówię o tych dwóch kamieniach? Ponieważ połączenie malachitu z rodokrositem to jest efekt piorunujący. Po prostu on zabezpieczy naszą aurę przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami. To jest właśnie rodokrosit i to jest właśnie malachit. I te kamienie najlepiej nosić po prostu razem, bo one wzajemnie energetycznie się uzupełniają. Ten właśnie kamień ma na plus 30 pozytywnego promieniowania, a ten ma plus 20. Ale to nie o to chodzi, drodzy kochani. Chodzi o to, że po prostu one się uzupełniają energetycznie, dzięki czemu aura nasza się po prostu oczyszcza z wszelkiego rodzaju złych wibracji. Jeżeli pracujemy z ludźmi, jesteśmy w polityce czy w świecie biznesu i musimy się stykać wielokrotnie z ludźmi o różnych wibracjach, o różnych energiach. Także te dwa kamienie, drodzy kochani, nas bardzo dobrze zabezpieczą przed wpływem złych energii. Przede wszystkim przed zanieczyszczeniem aury. On chroni przed zanieczyszczeniem aury u ludzi. To jest właśnie te dwa kamienie. One muszą być połączone razem i nosić je normalnie można albo w spodniach, albo w jakimkolwiek innym miejscu, ale przy sobie. Dzięki czemu będziemy trwale zabezpieczeni przed wszelkiego rodzaju negatywnymi oddziaływaniami od osób trzecich, którzy są po prostu w kontakcie z nami. To by była taka informacja, ciekawostka, do jakich wniosków doszłem po moich badaniach. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie pozdrawiam i do widzenia.